Ale faktycznie w przypadku leszczy jeszcze to są te trasy. Nie takie wąskie, ale no miejsca jakieś, na przykład stok górki podwodnej albo jakiś blat, fragment. Jeszcze zależy, czy będzie pokryty roślinnością, czy nie. Duże osobniki wolą, jak dno jest niepokryte roślinnością. To nie jest nic przyjemnego. Życzę dobrej zabawy. Siemanko, witamy w kolejnym naszym wspólnym filmie. Moim i waszym gościem tradycyjnie, mój i wasz ulubiony, Paweł Oględzki, doktor habilitowany, biolog środowiskowy. Jak zawsze na początek muszę się poczuć troszeczkę taki dziwny, bo nie lubię takich tekstów. Ale nic się nie zmieniło? Tam Nic się nie zmieniło, nie zdegradowali mnie, nie awansowali. Okej, czyli nic się nie zmieniło. Paweł, piękna pogoda. Cudnie. Aż trudno uwierzyć, że jest Wielka Sobota i że jest jeszcze marzec. No właśnie, słuchajcie, dorwałem Pawła nad wodą, na rybach. Przyjechał na leszcze. Jak wyniki? No niestety jakoś nie poszło. Zapewne dlatego, że powinienem iść ze święconką, a nie poszedłem. Pójdę zaraz. Ale no, jakaś opatrzność mnie ukarała. Nie złowiłem leszcza. W ogóle było bardzo, bardzo słabo z braniami. Kilka płotek na spławik łowiłem, bo chcąc wykorzystać piękną, bezwieczną pogodę. Normalnie bym łowił raczej fidelem, ale no tutaj szkoda mi było. Bardzo lubię patrzeć. Zresztą zdarzyło mi się też na tym łowisku, że też łowiąc na spławik, złowiłem 6 czy 7 leszczy, wszystkie powyżej dwójki. Tutaj. A ludzie z pikerami, z fiderami narzekali, że mają brania, ale nie mogą zaciąć ryby, bo one po prostu brały tak delikatnie. To wszystko nic nie zanurzyło, tylko wszystko to były takie klasyczne leszczowe odjazdy. No, tak pokazuję, ale to było po 10 cm, to trzeba było ciąć. A ryby były naprawdę, naprawdę zacne. Także lubię łowić na spławik bardzo. No więc myślę, że po tym wstępie już wiecie, jakiego gatunku będzie dotyczył dzisiejszy film. Czekajcie, bo jakaś tutaj, coś nam fruwa. Wygadałem się, no coś przepraszam. Nie, no to ja powiedziałem, że przyjechałeś na leszcze. No i jestem leszczem, no bo żadnego nie złowiłem, a poza tym się wygadałem. No to nie, bardzo dobrze. I tak widzowie będą wiedzieli już po miniaturce. Natomiast skoro już zaczęliśmy o tych leszczach, skoro już tu jesteśmy, to może zacznijmy od tego, jak wygląda tarło leszczy, bo ono chyba powolutku się zbliża. Jeszcze do niego troszkę zostało, ale niedługo. Tak, ono się według literatury powinno zacząć na początku maja, ale mamy, będę się powtarzał, ocieplenie klimatu. Mamy bardzo ciepłą wiosnę. Luty był po prostu rekordowy, czyli w zasadzie koniec zimy był bardzo, bardzo ciepły. Teraz też jest ciepło. Tarło leszcza jest w kilku rzutach, zazwyczaj w trzech, nawet w tej samej wodzie. Także to nie jest tak, że wszystkie ryby nagle wpływają i zaczynają te swoje gody. Dlatego nie od rzeczy jest łowienie w czasie, gdy obserwujemy tarło. Nie znaczy, że leszcze nie będą nam brały. No ale oczywiście nie łowimy na samym tarlisku. Możemy łowić w sąsiedztwie, ale no to już wymaga wyczucia, żeby w żaden sposób ryb nie podhaczać. Na spławik no, nie jest to prosta sprawa, ale no, uważajmy. No i z tego samego względu wtedy absolutnie nie spinningujmy w takich wodach. Zresztą jest to zabronione, ale no, nie każdy musi wiedzieć, że jest tarło leszcza. Ale jeśli podhaczymy jednego, drugiego, to niech to nam da do myślenia i natychmiast stamtąd spadajmy. No tak, ale dobra, to wiemy, że kiedy tarło leszczy, czyli jest to powiedzmy, można przyjąć chyba, że przełom kwietnia i maja, prawda? Tak, ale może się rozłożyć nawet na pierwsze dni czerwca. O, czyli no, może się przeciągnąć. Bo te żółty mogą być trzy i one się zazębiają, ale nie nakładają. A w jakich miejscach się leszcze trą? Bo ja wielokrotnie widziałem gdzieś na Wiśle, na jakichś zakolach, na Starorzeczach, że było to blisko, no, blisko brzegu, blisko zalanych traw. To są przede wszystkim Starorzecze. Przede wszystkim Starorzecza, one wtedy tam wpływają, tutaj też wpłyną. Jeszcze nie wpłynęły, ja się tym pocieszam. Albo jestem taki kiepski, albo one jeszcze nie wpłynęły. W każdym razie jeszcze nie wpłynęły. Na pewno jeszcze nie wpłynęły. Mamy bardzo wysoką wodę. Tutaj normalnie jest półtora metra płycej, czyli tak około pół metra. Jest dużo zielska, właśnie te trawy wystają. I tutaj te leszcze się przewalają. Ja znam kilka jeszcze takich tablic, które w okolicach Warszawy wszystkie wyglądają. A na
analogicznie. Płytko, dużo roślinności, te ryby widać, one się od czasu do czasu chlapną, leszcze mają ten zwyczaj, że się po prostu całe aż wyskakują z wody i bokiem, jak bolenie na przykosie. Natomiast nie wiadomo dlaczego, po prostu to tarło widać, nie sposób się pomylić, ona jest na płycizna. Dobrze, a powiedz mi, ile ikry leszcze składają, czy to są duże ilości, czy małe? Mniej więcej średnie, że tak się wyrażę, bo bardzo różnie, w zależności od tego, czy od masy, no oczywiście im większy leszcz, tym więcej składa kilkaset tysięcy ziaren może wtedy złożyć, ale zazwyczaj jest to kilkadziesiąt tysięcy, około 100 tysięcy. Nie jest to mało, nie jest to dużo, tak bardzo dużo. A czy leszcze podczas tarła żerują? Słuchaj, teoretycznie żadna ryba podczas tarła nie pobiera pokarmu, bo jest zajęta czym innym. Ale no tutaj jest bardzo ciężko powiedzieć, dlatego że tak jak mówiłem o tej żółtowości tarła, tu się powtórzę. Nie wiadomo, czy dana ryba, którą na przykład, która sobie zażeruje w bezpośrednim sąsiedztwie tarliska, chociaż będzie miała wysypkę tarłową, będzie miała ikrę, jeśli to będzie samica. A ona powie, że tam nie wiadomo, czy ona już przystąpiła do tego tarła i przestanie wtedy żerować, nie. Generalnie w przypadku leszcza nie ma czegoś takiego, że ten okres maja przede wszystkim to jest taki, że nie możemy leszcza złowić. Możemy jak najbardziej, to jest świetny miesiąc. No dobrze, właśnie, poruszyłeś temat wysypki tarłowej. Myślę, że wielu wędkarzy widziało leszcza z wysypką tarłową, prawda? Czy tylko na głowie, czy na całym grzbiecie? Na całym grzbiecie. No właśnie, co to jest ta wysypka tarłowa? Słuchaj, no to są jak gdyby efekt działania hormonów fizycznych, zmian metabolicznych, które zachodzą. No wysypka to jest wysypka, to są guzki, które potem odpadają, one są ostre. Zresztą czasami wędkarze mówią, że leszcz jest ostry. No to właśnie to, że ma wysypkę. U leszcza ta wysypka jest bardzo dobrze widoczna, bardzo ostra. Na głowie jest najsilniejsza, białe sterczące kolce. Natomiast na całym ciele generalnie występuje, przede wszystkim na grzbiecie. I lekko się leszcz przebarwia. Nie tak mocno jak na przykład certa, o której mówiliśmy, ale się troszeczkę też przebarwia. Czyli wysypka tarłowa występuje również u innych gatunków? Oczywiście, u płoci też. Dobrze, ale czy tylko u samców, czy również u samic? Generalnie u samców zawsze, u samic może, u starszych samic niekiedy, ale tam to jest już taki jakby fragment większej całości, bo starsze samice dosyć często upodabniają się do samców, nie tylko u ryb. U wszystkich kręgowców. U ludzi też. Wąsy się pojawiają czasami. Ale ty od razu walnąłeś, u ludzi to też. Się wytnie. To się wytnie. Nie musimy wycinać, bo to jest prawda. Ale na przykład u ptaków. Stara samica bażanta wygląda jak samiec. Może normalnie, że młoda jest brązowa, szara, no zupełnie niepodobna. No dobrze, a powiedziałeś, że te guzki, czyli ta wysypka odpada. Ona odpada, rzeczywiście fizycznie odpada, czy zanika? Nie, zanika, w tym sensie odpada. Może być częściowo ścierana, czyli fizycznie wtedy, ale nie tak, że odpadnie, częściowo jest resorbowana, także po prostu zanika. Mniej więcej 2 tygodnie po tarle już leszcze nie mają tej wysypki. Okej. Chciałbym teraz poruszyć temat ich diety, czyli menu, co leszcze jedzą, ale zacznę od czegoś, co mnie ciśnie od chyba dwóch lat, myślę. Kiedyś nagrywając jakiś odcinek o gatunkach obcych, już nie pamiętam, czy to było o jazgarzu, czy sumiku karłowatym, czy taki ogólny odcinek też robiliśmy. A ze mną żeś nagrywał, to nie tak, było z wtedy zapytać? Z tobą, ale to 2 lata czekać? Wtedy powiedziałeś, bo ja stwierdziłem, że wielu wędkarzy zarzuca jazgarzowi, że wyżera ikrę. Pamiętam. I dlatego jest szkodnikiem i tak dalej. Już nie chciałbym zagłębiać się w ten temat, jeżeli was to interesuje, to odszukajcie sobie film o jazgarzu. I wtedy powiedziałeś, że wszystkie gatunki żywią się ikrą innych ryb, a leszcz bywa nawet wyspecjalizowany w zjadaniu ikry innych ryb. Jeśli i to mnie ciśnie od 2 lat. Bywa wyspecjalizowany, to troszeczkę nadużyłem, musiałem się troszeczkę przejęzyczyć, ale bywa prowodylem w rabowaniu jak gdyby ikry innych ryb. Musisz bo w zasadzie wszystkie ryby tak zwanego spokojnego żeru, plus okonie, żywią się ikrą innych gatunków.
a nawet w wyjątkowych przypadkach, ale też się to zdarza, ikwę swojego gatunku. Nie swoją, bo to byłoby bez sensu, ale na przykład kolegi. Przepłyną gdzieś dalej i mogą nie poznać. Znaczy nie wiem, czy rozpoznają, czy nie, to już po prostu tak sobie trochę żartuję. Ale mogą zjadać taką ikwę. Wszystkie. Natomiast leż i bywa tak, że tworzy się jak gdyby taka stado, ławica przeszukiwaczy tarlic, które są ryby różnych gatunków. To leszcze w takich grupach, znam parę prac na ten temat, widziałem nawet film, leszcze są zawsze pierwsze. Jakby prowadzą tych pozostałych ikrożerców, tacy prowodyży. Są idealnie przystosowani do zjadania ikry, zarówno leżącej na podłożu, jak i przyklejonej do roślinności. Mają fajną budowę pyska. Się zwykle mówi, że jest to, że jest to pysk dolny, ryjek. Ale tak naprawdę to ten pysk on nosi nazwę półdolnego. On nie jest taki zupełnie skierowany ku dołowi, ma możliwość jak gdyby ten ryjek operowania troszeczkę w innych płaszczyznach. Także leszcz może spokojnie żerować w toni. Bardzo często to robi, zwłaszcza duże egzemplarze, które bywają drapieżne, ale pewnie to o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Jak też zdejmować pokarm z roślinności, która jest na jego poziomie, czyli tak jak na ten pysk prosty. No. Czyli złodyg gdzieś na przykład. Nawet to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza, potrafi żerować z powierzchni. Potrafi zbierać coś z powierzchni, na przykład jak jest trójka jakichś jętek dużych, no to wtedy to trochę dziwnie wygląda, bo on niemalże staje na ogonie, ale potrafi. No dobrze, czyli w takim razie czym leszcze się żywią? Wszystkim. Wszystkim. Leszcze są absolutnie wszystkożerne, co zresztą wiedzą wędkarze z praktyki, ponieważ część uważa, że absolutnie najlepszą przynętą to są albo czerwone robaki, albo białe robaki, albo kanapki mięsne jakieś takie. A inni mówią, skąd tam kaszki, makaron i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza wtedy, jeżeli nęcą dłuższy czas. Leszcz jest absolutnie wszystkożerny. Także w zależności od populacji może coś przeważać, w zależności od dostępności pokarmu w konkretnym akwenie. Ale tutaj absolutnie wszystko. A powiedz mi, czy leszcz bywa drapieżcą, czyli twoje ulubione stwierdzenie, że nie jest drapieżnikiem, super, tylko bywa drapieżcą. Super, bywa drapieżcą. Bardzo, bardzo ci dziękuję za prawidłowo zadane pytanie. Bywa drapieżcą, to znaczy drapieżcą jest, jeśli zjada wszystkie zwierzęta, nawet bezkręgowe, prawda? Nawet jeśli zjada ochotki, no to, tak. to też jest drapieżcą. Ale bywa w tym przypadku rybą drapieżną, to znaczy poluje na inne ryby. Nie na oczywiście 15-20 centymetrowe, ale takie 3-5 mu się zdarza. Oczywiście leszcz musi mieć swoją masę. Ale tak się zwykle przyjmuje, że jak ma te 2-3 kilo, to już jest dosyć istotny element w jego menu. Ba, znowu słyszałem, znowu czytałem takie informacje, że istnieją, trudno powiedzieć populacje, ale grupy wyspecjalizowanych leszczy, jakby takie odłamy, które się specjalizują, to są duże ryby, w polowaniu na drobnice. To jest jak gdyby podstawa ich diety. No nie spotkałem się z czymś takim u nas, ale nie pamiętam skąd jest ta literatura, ale na pewno anglojęzyczna. Natomiast czytałem o tym. No i stąd tak często, przecież statystycznie często, leszcze, to niekoniecznie jakieś olbrzymy, łowione są na przynęty sztuczne, przy spinningowaniu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale dokładnie na tym łowisku, na którym teraz jesteśmy, chyba to było niecałe 2 lata temu, 1,5 roku temu chyba, tak mi się wydaje. Złowiłeś pięknego leszcza, ale za kapotę. To złowiłem, bardziej złapałem w tym wypadku. No tak, ale... Mały woblerek i za kapotę, ale faktycznie była duża ryba. To była, jeżeli dobrze pamiętam, ryba około 70 centymetrów. To tak jest. Piękna ryba, myślę, że miała ponad 3 kilogramy. No oczywiście niezaliczona, bo...
przypadek. Ale no to wiesz, tak to można każdą rybę złowić na spinning. Tak. Natomiast leszcze biorą po prostu pyskiem. Atakują przede wszystkim gumy, ale także obrotówki. To też im się zdarza. Ja złowiłem w grudniu. W grudniu w miejscu, gdzie robiłeś ognisko. Pojechałem sobie parę dni później ze spinningiem i złowiłem leszcza na lipera, co prawda, na gumę. Leszcz miał kilo. Nie był jakimś... Może wrzucimy przebitkę tutaj, bo mam to zdjęcie Dobra. Fajnie. No to jeśli masz, on leży na tym, na tym krzesełku z tym tak. Liperem w pysku. Dobra. No. A powiedz mi, do jakich rozmiarów leszcze dorastają? Tu żeś mnie zagiął, kochany. Znaczy ja się sam mogę zagiąć, bo słyszałem z bardzo wiarygodnych ust, nie mówię o wędkarzach, bo to, co mówią wędkarze, to jest troszeczkę inna sprawa, ale o leszczach przekraczających i to zdrowo dychę. 11, 12 takich. Ale to ryby złapane w siatę. I ponad metr. Tak, to są ryby łowione w sieci. Ja na pewno w dawnych czasach, kiedy jeszcze tak bardzo Przepraszam, pajączek nam wchodzi w kadr. Muszę go usunąć. Uciekaj, pajączku. Usuń pajączka, oczywiście. Na jeziorem Łaśmiady mieliśmy bazę terenową w Sajzach, Kołełku. Jeszcze jak studiowałem biologię na Uniwerku. I tam przywieźli rybacy leszcze. Widziałem leszcze, których po prostu nie śniło mi się, że mogą takie być. I one na pewno były dłuższe i cięższe niż wędkarski rekord polski. A jaki jest, bo nawet nie wiem? Coś 7, coś. 7 kilo. Ale ja też nie wiem dokładnie, ale ponad 7 mam. A to gigantyczna ryba. No gigantyczne, to są gigantyczne ryby. Trafiają się. Właśnie w jeziorach, tam gdzie mają dużo pokarmu i takim jak gdyby warunkiem tego, żeby leszcz osiągał piękne rozmiary i przede wszystkim piękne przyrosty, bo to jest istotne, leszcz około 15 lat do 20, to jest występowanie takiego mięczaka, który się nazywa racicznica. Czyli małże, takie trójkąciki. Nie ma racicznicy, nie ma szybkich przyrostów. Także musi być racicznica. On ją miażdży oczywiście za pomocą zębów gardłowych, tak jak amur, którego zęby żeśmy pokazywali. Tak, no nagraliśmy film, osobny odcinek o zębach gardłowych. Podrzucę wam link może w opisie tego filmu, bo tam jest i Paweł i prezentuje zęby gardłowe amura i opowiada, do czego to służy i jak to działa, więc okazuje się, że leszcze też z tego korzystają. Tak, no tamten amur był większy od... Znaczy, leszcze się tej wielkości oczywiście zdarzają, także mają podobne wtedy zęby gardłowe, ale musi być Dreizena. A powiedz mi, duże leszcze, czy są samotnikami, czy żyją w stadach mniejszych, większych? Generalnie taka zasada jest u ryb, nie lubię tego określenia, ale spokojnego żaru niedrapieżnych, że one tworzą większe stada, jeśli są mniejsze. Im większa ryba, tym bardziej pragnie samotności. Znaczy może oczywiście nie jest tak, ale jest bardziej niezależna, staje się samotnikiem, ma wtedy swoje trasy żerowe, swoje ścieżki żerowania. Zdarza się oczywiście, że złowimy kilka dużych leszczy jednego po drugim, ale im większy, tym jest bardziej samotnikiem. Natomiast jeśli w danym miejscu będzie występowała jakaś koncentracja fajnego pokarmu, na przykład racicznicy, a gdzie indziej jej nie będzie, no to jasne, że to przeważy. I nawet duże leszcze będą się wtedy zgromadzą w tym miejscu. Fartem dla wędkarza byłoby na coś takiego trafić, namierzyć. Ale to samo można zrobić na przykład nęceniem. No tak. Grubym nęceniem da się sprowadzić większe leszcze i łowić praktycznie jednego po drugim, o ile żadnego nie zepniemy. No właśnie, bo w tej chwili mi się nasunęły dwa jakby wątki, ale to może zacznijmy od tego pierwszego, jak powiedziesz o zerwaniu. Czy te leszcze są płochliwe? Bo wielokrotnie słyszałem historie i sam ich doświadczyłem, kiedy to podczas, powiedzmy, wykładane branie, tak, wcinasz, jest leszcz i on spada podczas holu i brania ustają. I to zawsze mi powtarzali starsi wędkarze, że jeżeli leszcz spadnie podczas holu, odprowadza stado i wtedy godzinę, dwie godziny
nic się nie dzieje. Doświadczyłem tego samego, czyli mogę się tylko w pełni zgodzić. Odprowadza. Natomiast ciekawa sprawa, bo teoretycznie długi hol, podczas którego leszcz odchodzi na boki i tak samo wydziela wtedy te związki strachu, jak to się tak banalnie mówi, to też powinien w zasadzie odprowadzić stado. Ale zdarza się złowić wtedy jednego po drugim, mimo normalnego, tak. normalnego holu. Natomiast faktem jest, że nie wolno go spiąć. Jakby wtedy wołał, chłopaki, spadamy stąd i tak dalej, i tak dalej. Tak może jest zajęty czym innym, albo ma pysk przy haczykiem tutaj zablokowany. Nie, żartuję, ale z tym, ale to, że trudno to wyjaśnić, to nie jest żart. No i rzeczywiście ucieka stado wtedy. Ucieka. Ja też tego doświadczyłem, także i też wielokrotnie słyszałem, także tak jest. A powiedz mi drugi wątek. Przepraszam, jeszcze wrócę do tego. Można sobie spróbować zaradzić, bo to mówię, że na godzinę znika, ale to trzeba mieć bardzo silne nerwy. W momencie, kiedy leszcz się spiął, natychmiast musi mieć zanętę i drobne porcje wokół. Wtedy jest szansa, że one wrócą szybciej. Ale no to już jest w zasadzie technika, także to nie mnie się wypowiadać, bo są lepsi zawodnicy w spławiku. No a właśnie powiedziałeś teraz o donęcaniu i to jest drugi wątek, o który chciałem zapytać. Twoje osobiste preferencje, czy masz jakieś przekonanie, że jakiś zapach zanęty specjalnie wabi leszcze? Bo niektórzy twierdzą, że jest to piernik. Mi się piernik zawsze super sprawdzał. Niektórzy mówią, że marcepan, inni, że wanilia. Ja jestem zwolennikiem wanilii. Wanilia. Tak, ale to ja. Ale to zwykle jest tak, że jak ci się kiedyś sprawdził jakiś zapach i połowiłeś świetnie, to będziesz po prostu zarzekał się, że on jest absolutnie najlepszy. To jest tak jak z tymi twisterami. Czerwony twister jest najlepszy. A skąd już? Bo ja wszystkie swoje ryby złowiłem na czerwone twistery. Niesamowite, bo ja na nic innego nie łowię. No tak. No to jak na nic innego nie łowisz, no to jak ja akurat teraz miałem dzisiaj zanętę nie waniliową i dlatego nie złowiłem leszczy, no więc ale to dlatego, że na szybko kupowałem nie było. A słuchaj, też znam takie opowieści starszych wędkarzy, bo kiedyś łowiłem bardzo dużo na Mazurach, głównie na Jeziorze Drwęckim. I starsi wędkarze, wiesz, ja podziwiałem ich wyniki, bo ja łowiłem takie leszczyki, oni mieli ryby po 3,5 kg. I oni powiedzieli, że sukcesem to jest odnalezienie tras leszczy, którymi się poruszają w jeziorze. Że podobno leszcze mają swoje trasy takie żerowiskowe. Jeżeli znajdziesz tą trasę i zanęcisz miejsce gdzieś po drodze, sukces murowany. Znowu dotyczy to dużych osobników. Tak. Nie tylko leszczy, ale także płoci na przykład. Mają swoje trasy. Może nie tyle, nie są takie ścieżki, że tam metr na metr on tędy będzie płynął, ale się przemieszczają na przykład, jeśli chodzi o głębokość. Z pasa do jednego pasa do drugiego pasa. Generalna zasada jest taka, że im jest bliżej najpierw świtu, a potem zmierzchu, czyli w tym półmroku, one się przenoszą bliżej brzegu, na płytszą wodę, niekoniecznie bliżej ryb. Większość ryb. Potem w środku dnia znacznie głębiej. Ale faktycznie w przypadku leszczy jeszcze to są te trasy. Nie takie wąskie, ale no miejsca jakieś, na przykład stok górki podwodnej, albo jakiś blat, fragment, jeszcze zależy, czy będzie pokryty roślinnością, czy nie. Duże osobniki wolą, jak no jest niepokryte roślinnością. Małe żerują wszędzie. W litoralu. W litoralu spokojnie. Natomiast duże raczej w litoralu ich nie spotkamy. Oczywiście wszędzie mogą być niespodzianki, ale... No ja pamiętam, jak opowiadałem to już chyba w jakimś filmie, że jak statą właśnie łowiliśmy, no to parkowaliśmy łódkę, cumowaliśmy powiedzmy 10 metrów od trzcin. Ja łowiłem do trzcin, łowiłem jakieś tam krąpiki, wzdręgi, płoteczki, okonki, czasami leszczyki, a mój tata w drugą stronę na 12 metrów głębokości. Duża pajda jakaś na haczyku, wtedy to chyba była, z tego co pamiętam, nęciliśmy pszenicą, a on zakładał pęczak, jeśli się nie mylę, tam po kilka ziarenek. I wiesz, ja łowiłem dużo ryb, ale małych, on łowił mniej, ale dużych. No aż przyszedł czas, kiedy ja się odwróciłem w tamtą stronę, więc jakby już zacząłem łowić te większe ryby i pamiętam właśnie, że tam było... Ja łowiłem w litoralu, pośród roślinności, a tata nęcił na grubo, na 12 metrach głębokości, czyste dno, muliste.
I pamiętam, że gdzieś tam w okolicy właśnie było dużo racicznic. Tak, właśnie muł leszczowi nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, on się może cały w tym mule zagrzebać nawet podczas żerowania. Oczywiście no, wędkarzowi może przeszkadzać, bo jak jest za dużo mu, to przynęta tam ugrzęźnie, ale leszcz może znajdzie, może nie. Także to już. No, leszcze sobie dawały rady, pamiętam, tata łowił piękne ryby. Ja już więcej pytań, jeżeli chodzi o leszcza, nie mam. Mam jedno. Jaka jest twoja ulubiona przynęta na leszcza? Tak, jak ty preferujesz? Czy masz coś takiego? Białe robaki, z tym, że dużo kombinuję, jeśli chodzi o liczbę na haczyku i o zestaw barw. Aha. Znaczy unikam takiej pstrokacizny, że nam 5 różnych kolorów i wszystkie damy na haczyk, któryś na pewno się sprawdzi. Nie, no to nie jest pióropusz. Ale mogą na przykład, to się często zdarza, mnie przynajmniej, w zimniejszych, chłodniejszych porach roku, lepiej reagować na żółte, na pomarańczowe, nawet na czerwone białe robaki. Ja mam w ogóle fioła na punkcie białych robaków i no, właściwie wszystko usiłuję na nie łowić. Generalnie ja nie lubię łowić na przynęty roślinne. Nie wiem dlaczego, ale no nie lubię po prostu. A na przykład powiem ci, że z takich ciekawostek Bogdan Barton, czyli taki no bardzo znany... Ja znam go przecież. Tak, znany łowca leszczy, no to on, jeżeli dobrze kojarzę, a kiedyś tam razem powiedzmy współpracowaliśmy w jednym z magazynów wędkarskich, to on nęcił, słuchaj, łubinem na grubo. No i wyniki, wiesz, leszcze po 5 kilo. Nie, no słuchaj, czym innym jest, ja najczęściej nie mam możliwości, nie mam czasu, nie mam możliwości przy swojej pracy i swoim trybie życia, żeby nęcić łowisko przez, załóżmy, przez tydzień. No nie ma bata. Chyba, że gdzieś w wakacje, ale ja w wakacje w ogóle mało łowię ryb. Także. Przynęta zwierzęca, tak jak białe robaki na przykład, jest moim zdaniem lepsza w momencie, kiedy łowisz do skoku. No tak. Kiedy nie musisz ryby przyzwyczajać do danego... Oczywiście, że jeśli przez tydzień będziesz przez 2 tygodnie będziesz ładował łubin czy kukurydzę i tak dalej, to te ryby się przyzwyczają do tego i może być taka sytuacja, że na nic innego nie będą reagowały, zwłaszcza te większe. Ja to doceniam. Ale to już jest troszeczkę inne łowienie. No ja tak jak karpiarze z peletem. Prawda? Też przyzwyczajam. No ja nie mam też czasu za bardzo nęcić, więc Bogdan, jedziemy do ciebie. No to jest najlepszy układ. Ktoś nęci przez tydzień. Ja miałem raz taką przyjemność, że mój kolega, który dzierżawił kilka jezior, zresztą leśnik z Podpisza, przygotował nam łowisko. Przyjechałem na gotowe i rzeczywiście złowiłem bardzo ładne leszcze w miejscu, gdzie nigdy wcześniej ich tam nie łowiłem takich ryb tylu. Czyli kwestia przygotowania łowiska jest najważniejsza. Zdecydowanie, no, długotrwałe nęcenie to jest po prostu coś, co zdecydowanie zwiększa szanse na sukces. Paweł, no ja już chyba nie mam więcej pytań, jeżeli chodzi o leszcze, ale może ty masz tradycyjne moje zakończenie filmu. Czy masz jakąś ciekawostkę? A ja tradycyjnie odpowiadam, że już wszystko powiedziałem. Leszcz jest jedną z najstarszych, ten typ leszcza w ogóle, ryby w zasadzie uniwersalnej, chociaż z pyskiem dolnym, jak już powiedziałem, półdolnym, on powstał jako jeden z najwcześniejszych ewolucyjnie, a ewolucja ryb to jest, przypomnę, mniej więcej tam 530 milionów lat. Co to jest, nie? I te najpierwotniejsze, jak gdyby, oczywiście nie istniały jeszcze przed tak długim czasem, ale ten, które już były na pewno rybami, no, zbliżonymi nieco do tych dzisiejszych, to mogły być dosyć podobne do leszczowatych. Ale to trzeba było zapytać. Nie specjalnie założyłem tą koszulkę pana Karola Darwina, proszę bardzo, czyli twórcę teorii doboru naturalnego. Nie wiem, czy wiesz, ale masz swojego osobistego hejtera. Wiem. Wiesz, wiem, czy to czytałeś? Wiem, no czy pewnie, że go czytałem. Okej, okay, no to doczytałeś, więc tutaj kolega jakby podważa. Wspomniałeś o ewolucji, on to całkowicie podważa. Oczywiście jego prawo, pozdrawiamy, ale chyba wywołałeś go do tablicy, także kolego od razu mówię, grzecznie tam, bo
Od dłuższego czasu się tolerujemy, ale musi być grzecznie, bo na niegrzeczne jakieś stwierdzenia czy wyzwiska to tutaj miejsca nie będzie, więc jeżeli chcesz sobie popisać, to oczywiście możesz. Zapraszam do dyskusji, chociaż już mnie umęczyłeś, ale nawet nie wiedziałem, że Paweł wie o twoim istnieniu. Wiem. Także parę razy nie zdążyłeś usunąć jakichś bardziej tych ostrzejszych postów. To znaczy, wiesz co, on raczej jest grzeczny w komentarzach, raczej wyzwisk chyba nie ma. Nie, absolutnie nie. Oczywiście każdy może mieć własne zdanie, on jest troszkę napastliwy, tylko dla mnie już uciążliwy, po prostu zabiera mi czas. Znaczy ja pamiętam, że tych postów troszeczkę po prostu nie byłem w stanie zrozumieć, o co ja panu chodzi. Ja też nie do końca rozumiem, ale może to tak zostawmy. Ja nie mam nic przeciwko, byłoby bez sensu, że wszystko co mówię spotkało się tylko z ochami, achami, jaki jesteś genialny gościu. Wiesz, tylko warto swoje zdanie, myślę, poprzeć jakąś merytoryką, a tamtej merytoryki mam wrażenie, że brakuje, ale już jakby nie poświęcajmy więcej czasu. W Stanach Zjednoczonych, jakby nie było kraju cywilizowanym, chociaż wybrali Trumpa, no ale wcześniej już kiedyś, teraz być może znowu wybiorą. Mniej więcej 20-30% z południa to są wciąż zwolennicy kreacjonizmu. Także jednoczesnego stworzenia wszystkich istot, wszystkich gatunków, wszystkich istot żywych jakościowo, jak gdyby. W jednej chwili przez Boga. W związku z tym, no tutaj nasz drogi internauta to jest jeszcze bardzo, bardzo łagodne. No, może i tak, natomiast pozdrawiamy serdecznie. Mówię, no nie wiedziałem w ogóle, że doczytałeś, bo myślałem, że tam czasami czytasz, a tak to raczej nie. Ale ostatnio kolega napisał, że będzie jakby oglądał i się śmiał. Już nie będzie jakby ten, więc polecamy taką drogę. To myśmy też się dzisiaj trochę pośmiali, w związku tak. z tym koszulka wszystkim jest wesoło. Koszulką i stwierdzeniem o ewolucji pewnie... A już miałem sobie darować, widzisz, żeś mnie zapytał o ciekawostkę. No, to wszystko twoja wina. Przepraszam, to się wytnia. Nie, dobrze, nic nie wycinam. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Nie masz wycinać, bo będzie koniec. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za kolejne spotkanie. Dziękuję. Ja już wróciłem z dalekiego wyjazdu. Zanim zmontuję ten Madagaskar, to pewnie trochę minie, bo tam mam totalny miszmasz. Wiele rzeczy nie nagrałem, bo się nie dało, bo mieliśmy straszną wichurę podczas łowienia, więc nagrałem tylko ryby plus kilka wypowiedzi, więc muszę wymyślić, co z tym zrobić, jeżeli w ogóle coś z tym zrobię. A z bagażem coś się wyjaśniło? Tak, dzisiaj właśnie teraz prosto stąd jadę na lotnisko odebrać. Podobno Jezu, gratulacje. Przyjechały nasze bagaże, ale nie wiem super. W jakim stanie. Pan twierdzi z Okęcia, że chyba nie były otwierane, chyba są całe. A tam każdy, wiesz, kołowrotków przynęt po 4-5 tysięcy euro ma, nie? Nie, walizce, no to więc... ja się bardzo cieszę. No. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, życzymy wesołych, spokojnych wesołych, świąt. Spokojnych świąt. Pewnie materiał się ukaże po świętach, ale... Postaram się jutro. O, super, postaram czyli jeszcze jutro, na święta. Bardzo... Czyli w święta. Jest Wielka Sobota, także ja wracam do domu i o kiju praktycznie i ze święconką. A ja lecę na Okęcie odebrać nasze bagaże i mam nadzieję, że torby przyleciały całe, bo tam mówię, no każdy ma po kilka drogich kołowrotków i bardzo drogich przynęt, bo tropiki tego wymagają, więc mam nadzieję, że tam na Madagaskarze nic nam nie poginęło. Nie, na pewno nie, słuchaj, to ja się bardzo, bardzo cieszę, bo słyszałem, że to trwało 5 dni, no się ta cała historia... Lepiej. W niedzielę wróciliśmy, no to dzisiaj szósty dzień, czy siódmy. Szósty dzień, no to bajka. Nie chciałem przeżywać takich nerwów. Ty i tak jesteś niespotykanie spokojnym człowiekiem. Bywam. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, serwus.